Kurwa, nie trafił 3 razy! Matko boska! O chuj! Ten też! Kurwa, ile mam farta! Witajcie bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Oto ponownie Stalker. Widzimy się ponownie w zonie. Widzimy się ponownie w Rostoku. Jest tutaj trochę głośno, gra muzyczka. Wszyscy tańcujemy, balujemy i tak dalej. Dziękuję serdecznie pewnie za wszystkie porady, które walnęliście. Liczę, że walnęliście, ponieważ nagrywam to do przodu. Jeszcze nie obejrzałem, czy jeszcze odcinek nie został wrzucony tamten do końca, że podpierdolić im rzeczy. Widzę, że wszystko tutaj dodali, jak nawet tego kolesia, który tu stoi. Ogólnie fabularnie powiem wam, że tutaj powinno być dalsze przejście i jakieś miejscówka z questem, ale nie zaimplementowali tego twórcy. Podejdziesz, Mortko? Weźmy sobie questa od barmana. Tell me about this place, is there any work you have done? Potrzebuję artefaktów, o kurde. Okej. A coś innego masz, kolego? No nie, nie chcę na znowu Wild Territory, fuck. Nie, nie każ mi, ale zrobię to. O gówno, znowu idziemy tutaj. Czy on ma coś jeszcze do zrobienia? Flash Hide, kurde, czy to nie jest... Okej, nie wiem, to Flash Hide, nie wiem, czy to było coś, co już... Nie podniosłem i nie opyliłem w międzyczasie. Is there any work you have done? Kill the Starker. Okej. Dobra, mamy 4 questy od pana i się nimi dzisiaj zajmiemy. Czy wszystkimi? Nie wiem. Słuchajcie, pooglądając sobie filmy mądrzejszych ludzi ode mnie. Czekajcie, tutaj jest ten ziomek, dobra. Mądrzejszych ludzi ode mnie i nauczyłem się troszkę rzeczy o tej grze. Po pierwsze, że na start mogłem wybrać chyba troszkę lepsze itemki, ponieważ mi się zdaje, że byłoby lepiej, jakbym wziął na przykład spluwę, bo bandaże i tak dalej można dokupić, a za spluwę lepszą to, no to byłoby o wiele lepiej, no większa szansa, że nie dostaniemy damage'a, chociaż wtedy bym musiał grać na tyle dobrze, że miałbym nie dostać w pierdzielu. No ciekawe, kto by coś po takich skrzynkach na zadupiu kurna ukrył. Ale druga sprawa. Że my tutaj praktycznie nie kupujemy żadnej broni właśnie. Cała nasza broń jest kwestią zbywania po przeciwniku i naprawy jej. Dlatego ważne jest zbieranie wszystkich... O, głodny się robię. Dobrze, że podpierdoliłem im jedzenie. Dlatego ważną kwestią... jest podpierdzielanie... pogubiłem się. Ważną kwestią jest zbieranie rzeczy, którymi dzięki którym możemy naprawić przedmioty. Chyba tutaj jest... Tak, tutaj jest miejsce, gdzie pochowałem swoje przedmioty. Mam nadzieję, że one nie wyparują, że gra na tyle działa dobrze, że one mi nie wyparują i że ja znajdę te przedmioty ponownie. Ja wiem, że prawdopodobnie lepiej byłoby umieścić w barze to wszystko, ale za późno. Już tutaj mi się nie chce zmieniać. Empty cartridge, nie wiem, czy to jest jakieś istotne. Co, wyglądamy tak, reinforced... Niektóre rzeczy, na przykład bronie, powiedzmy, mają coś takiego jak... details... Move, unload, kurde bele. No mają jakieś podzespoły. Nie wiem, jak teraz to sprawdzić, ale mają podzespoły swoje, które możemy właśnie wyjąć, wymienić i trzeba je naprawić. Każdy podzespół działa za inną część broni i ma inne znaczenie. I też ogólnie, że headgeara żadnego nie ma. Ja nie miałem lampy na łeb? Ja ją kupowałem, mi się zdaje. Czy kupowałem, że brałem? Ale możliwe, że odsprzedałem jak idiota? A, ja mam tutaj. No, jestem idiotą. I teraz ciekawostka, bo sobie... O, fajnie jest. Oczywiście potrzebuję lampy na łeb, żeby tym zaświecić. I prawdopodobnie latarki bym potrzebował w drugim ręku. No i właśnie, będziemy też zbierać i kolekcjonować te rzeczy pierdoły i sprawdzić to wszystko, powymieniać sobie. Co mam tutaj? 100 Trads Bar. Ach, kurde, fajnie by było, jakby było gdzieś napisane, co ile... Co ile kosztuje, kurwa, to ja pierdolę. Działamy misję, bo to byłoby dobrze. Bo mamy tak, statystyki. Frakcje. O, mamy values i teksty. Czyli, że jak nasze frakcje nas lubią, w stosunku jesteśmy do nich. Kontakty. Barkeep reputation excellent. Tylko się serio zastanawiam, czy jest gdzieś opis questów, czy jestem po prostu specjalny. Ogólnie też taka ciekawostka, możemy się przebierać za inne frakcje, czyli jak się przebierzemy za bandytów, możemy
udawać, że jesteśmy buntownikami i tak dalej. Kwestia jest taka, że oni niestety mogą nas chyba rozpoznać, przynajmniej z tego, co widziałem u mądrzejszej osoby na internecie. Że mamy jakiegoś tutaj właśnie EQ, nie mamy nic do przebrania się, mamy tylko EQ Stalkera. Problem jest taki, że im bardziej uszkodzone EQ, tym większa szansa, że nas rozpoznają, że nie jesteśmy nimi. I to jest akurat ciekawa sprawa. Jest! Task list! Ale jestem specjalny, o ja pierdzielę. Okej, okay, więc tak, mamy kill the stalker, tylko nie wiem, gdzie ten stalker może być. Kill the stalker, gdzieś tu mu musimy popierdzielać, on jest dosyć blisko. Pewnie jest zalegał z długami i woli go ziomek mieć ostrzelonego niż żywego. O tak, tutaj mamy odzyskać te papiery. O, kill the stalker jest dosyć daleko. A pozostałe dwie listy to są po prostu itemy specjalne, okej. Okay. Jeszcze tylko sobie zaznaczę kłaściora, żeby mieć capture te dokumenty. I matko bosko, gówno, wracamy tutaj. Dodatkowo pokorzystałem z dobroci Save and Load, które pozwalają mi na przykład pobawić się w różne teksty z NPC-ami, żeby odkryć możliwości. I na przykład możliwością mamy tutaj gościa, chyba on tu w ogóle siedzi, mi się zdaje. Jest on mechanikiem. I że na przykład naprawić broń, potrzebujemy korzystać z jego tutaj warsztatu. No i mamy na przykład opcję, żeby on nam naprawił broń kompletnie, ale to z reguły kosztuje około 20 tysięcy rubli. Hyper Personal Shelter. 14 godzin do eksplozji. Okej. Okay. No i to na przykład kosztuje około 20 tysięcy rubli. Natomiast... Okej. Okay. Rostock... Northwest Army Warehouses. Wait a second, gdzie jest Army Warehouses? Northwest, to jest tutaj, coś tu była jakaś strzelanina, nie to. Okej, okay, co to za panowie? Mam nadzieję, że nie będzie. Surrender asshole, we know you are wounded. To do kogo było, kolego? Mortko? Clear Sky coś pisze, że nie warto trzymać gościa przy życiu. O nie, radiacja jest po drodze. Fuck, duża jest radiacja po drodze. Privet, i chuj. Tyle, żeby się zradiować. What do you want? Dobra, kurwa, chuj, wracamy. A, się napromieniowałem. Butelkę wody sobie jemne, żeby się odpromieniować. To nie da mi aż tak dużo, ale jednak trochę. I tutaj właśnie takie rzeczy, butelka wody, słuchajcie, butelka wody kosztuje, czy mamy wódę, czy piwo, czy coś, żeby radiację zbić. No mamy też pokazany poziom naszego zmęczenia, to jest na radiacji na przykład. Russian brand of cigarettes, safety level, radiation, ale już radiacja nam spadła. No dlatego wszystko musimy mieć. Wracając chyba do wody, o wodzie mówiłem. Woda, słuchajcie, ponad 1000 rubli kosztuje. Kurde bele. Niektóre te ceny są dojebane, ale słuchajcie, przyjmujemy, bo tak, bo woda, domyślam się, dlaczego ona jest droga. Mam nadzieję, że w dobrą lokację wszedłem. Woda jest droga, ponieważ no praktycznie cała woda w Czarnobylu tutaj w zonie jest skażona prawdopodobnie radiacją i tak dalej, i każda woda, każda kropla wody musi być przywożona z zewnątrz. Czy ja kurwa dobrze wszedłem? No dobrze. Ale capture encrypted document jest na szczęście blisko. Aż mi grę ścięło. Bliżej niż tam to się działo ostatnio. No i... Tą wodę na przykład mogliśmy wziąć bardzo dużo na start, gdybym wiedział, jakie są ceny. Bo na przykład... Wyobraźcie sobie sytuację z bronią. Tak, już pamiętam to. Tutaj była zabawa z snajperami. Sytuację z bronią sobie... Ajajaj, muszę być... Kurwa, wróćmy się i zapiszmy to. Ja pierdolę, daddy token na razie nie potrzebuję. A, autosave'a miałem. A, chuj mi w dupę. Ale właśnie, broń. Broń wypadnie z jakiegoś ziomka. I... Po prostu ją podnosicie, korzystacie dalej. Woda jest bardzo szybko zużywalna. Dlatego dosyć logiczne jest. Nawet powiedzmy... Powiedzmy jakiś stwór zarąbie ziomka. I...
Duża szansa jest, zaraz z tego save'a tutaj. You can only save... No dobra, chuj, nie mogę w takim razie, muszę być obok campfire'a. No i... Wyobraźcie sobie właśnie taką sytuację, że ziomek jest zabity. I stwór po nim stąpa, rozszarpuje go. Niszczy mu butelkę wody? Prawdopodobnie tak. Czy rozwali mu karabin? Niekoniecznie. I po jakimś czasie kolejny, powiedzmy, taki stalker, czy inny najmus, czy ktoś tam, przychodzi na miejsce, gdzie tamten ziomek zdechł. I rozgląda się po tym miejscu i znajduje karabin, ale nie znajduje wody. Karabin może być uszkodzony, podeptany, rozerwany, coś ten deseń. Ale niekoniecznie... O chuj, anomalia tu jest jakaś, coś mnie trząsie. Zróbmy speeda. Nie ma tutaj nikogo. Nikogo w tych oknach również nie widzę. Chociaż przed chwilą strzelali. Te dokumenty są gdzieś po prawej. Tylko znając życie, muszę przejść naokoło i odjebać jakiś magiczny parkour, żeby tam się do góry dostać. Prawdopodobnie nie ma wejścia prostego. No tu nic nie widziałem. Lewą stroną też mi nie wygląda. To strength dosyć mi się rozwinął. Okej, melee damage improved, carry weight improved. Ciekawa sprawa, nie wiedziałem, że mamy tutaj statystyki. Ciekawe, czy będzie rzeczywiście jakieś wejście tutaj. Bo ten parkour... On może coś dać. To jest do przesunięcia obiekt? Nie. Więc skakujemy. Kurna, czy wskoczymy tutaj? Ojoj, zjebałem się jeszcze obok. Ciekawe, czy się... Ciekawe, czy utknę. X-em się splintowało. Aj, nie, chyba nie wskoczę. Ostatnia próba przejścia na skróty. Ewentualnie popróbujemy po tych... Tam dalej, ale też nie sądzę, żeby się udało, jak tutaj nam nie wyjdzie. Ajajaj. Nie wejdzie, nie ma opcji. Musimy iść w takim razie naokoło. Musimy ryzykować życiem dla pewnie paru... Dla 5 butelek wody, kurna. Chyba, że tędy uda się. Tutaj nie wskoczę i tutaj się domyślam, też nie będzie opcji, żeby wejść. Ostatnia próba taktyczna. Kurwa, by się przydał drugi stalker do podania minuszki tutaj. O, kurde, było blisko. Nie wiem, czy można kucnąć po powietrzu w locie. Dobra, ostatnia próba, bo... X-em się kuca. Próbujmy kucnąć. A, kurna, byłoby zbyt pięknie. To już było, jakbym tutaj w radiacji kilka razy się wrąbał z tym skokiem. Looking for aspect... Ok, experience Red Forest. I'm in the wild territory west of the burning tunnel named Jonka Factor. Czyli tam jakiegoś ziomka, który potrzebuje pomocy, żeby przejść dalej. Co za wejście? Pod spodem widzę anomalię jakąś. Okej, jakiś... O, znalazłem fanty. Pierdzielajmy, zanim coś mi się stanie tutaj. Znaczy u góry, czy cały czas są ciała tamtych ziomków? Tutaj pamiętamy, co było. Niefajne rzeczy. Zombiaki. Stwory i tak dalej. I nie ma ciał. Dobra. Też ciekawe było, bo kurde, taka gra byłaby zarąbista, jakby na przykład logicznie zrobiono, czemu tych ciał nie ma. Bo powiedzmy, jakiś stwór jest jadł, czy coś. To byłoby zajebiście zrobione według mnie, tak. O kurwa, ciał nie ma. Albo ktoś się sprzątnął, po prostu już zabrał. Albo stwory się wjebały i zjadły. Czekajcie, bo tutaj... You can only save in campfires in friendly areas. Tutaj mamy też ten daddy token, ale tu można było zrobić quick save'a. To jest bezpieczna strefa. Tyle pamiętam. To jest jakieś przejście? Nie, oczywiście jakaś jedna deska zastawiona, przez którą nie możemy przejść. No z daleka, przyznam, zagrożenia nie widzę. Ani nie słyszę. No wszelki ruch bym chyba zauważył. Bo kurwa, jak tam się na prawą stronę dostać? Weź mi jeszcze tego, pokaż. PDA. Jak się tutaj do cholery dostać?
Stąd muszę próbować przejść w prawo i możliwe za tym pociągiem. O kurwa. O kurwa, prawie mi nogę ujebało. Weź tutaj się owiń bandażem, żeby krwawienie powstrzymać. Chuja. Czy jest tam jakiś specjalny? Tam w ogóle jest jakieś przejście? Przejdźmy się na razie, póki mamy quick save'a. Teraz tak, kurde, nie, po czwórko jest latarka, muszę to pamiętać. Tam raz na mnie... Co jest, kurwa? Strzał? Jakąś pułapkę wszedłem. To spróbujmy jeszcze raz, bo bym zidentyfikował, nawet jak miałem zginąć, bym zidentyfikował skąd damage poszedł. Nie wiem, co to było tak na serio. Sprawdźmy lokację. Radiacja tu jest. Słychać strzały. 1-10, słychać strzały. Okej, przynajmniej się nie połamałem przychodząc. Tam coś widzę. Ej, no kurwa, nie wchodzę po to, żeby teraz zginąć tu, w ten sposób. No i chuj, pusto. Szybko, wal tutaj cigara rosyjskie. O kurwa, ryją do mnie. O fuck, jeszcze trafiają przez to. Jestem w chujowej kondycji. To jest na krwawienie. Nie, to będzie wczytane grę, bo ja zaraz zginę. Dokładnie. No stoją i ryją. Co ja wam mogę powiedzieć? Ale ja nie wiem, gdzie jest to przejście. Cholera, jak... Skąd ja mam to kurna gówno z tego White Territory dostać? Jak tam wejść? No okej, skoro Quick Load poszedł tutaj, to ja tylko jedną rzecz sprawdzę. To mi wygląda jak coś, gdzie jest jakiś content, kurna, no bo teoretycznie questior jest pokazany w tym miejscu. Jakby był po drugiej stronie ściany. No tu przeskoczyć nie mogę. To jakoś wydaje się pseudo jedyną drogą, ale czy to kurna jest pseudo jedyna droga? No jeszcze raz tam podążę. Żadnego zagrożenia, jakby to próbował tamtej drogi, poza tym co sobie zrobiłem, nie znalazłem. Dlatego przejście wydaje się dosyć bezpieczne. Tylko bym musiał próbować ominąć tamtą stację. Tutaj sobie jakiś kurna damage zrobiłem upośledzony. Nie wiem nawet skąd i jak. Tutaj mamy prunt. Ale cholera no. Jak tam kurna przejść? Bo tu nie ma przejścia na pewno, tu mi... Ja znam Stalkera na tyle, by się domyślić, że tu nie ma przejścia. No spróbujmy przejść, bo tutaj to te prundy co sobie latają. Żadnych skoczków i tak dalej na razie nie widzę. Słuchaj, strzały, to chyba tamci bandyci, co są kurwa na neście, do mnie strzelają. Tak z dupy. No przejścia nie ma, jak nie było, tak nie ma. No kurna, z dupy mnie widzą i jeszcze oddają strzały z 500 metrów. No przejdźmy się tutaj w takim razie wzdłuż. Ale jak znajdę jakieś pseudo przejście, to będzie cud, tak na serio. No tutaj mieliśmy skrytkę u góry, to trzeba kurna kombinować i się manewrować, skakać. Ta anomalia tutaj jest. Ja szczerze mówiąc nie wiem jak tam się dostać. Ale rzeczywiście w skoczka trzeba się pobawić. Zabawmy się tutaj w skoczka. Jak już tam... Wrócę tam chyba na quick save'ie, no bo nie widzę opcji. O kurwa!
No się rozglądam, jak tutaj przejść ewentualnie, ale... Żadnej drabiny tam, ani nic nie widzę. A, kurwa, skok w miejscu i oczywiście zjebałem się. Przynajmniej tutaj nie ma prawdziwego fall damage'a, żeby się uszkodzić. Jest, udało się do tej skrytki dostać. No, w chuja sobie lecisz. Ojojoj, koleżko. Koleżko, no dobra, jak już tutaj jesteśmy... Ojojoj, uszkodziłem się troszkę w stópkę. Może staw skokowy? No to nie jest wtedy miła informacja, bo staw skokowy to mnie dopadł. Dzisiaj w ogóle sobie powiem wam tak... Ode mnie te podzielę, się podzielę. Wstałem. Czy zrobiłem coś fizycznego? Praktycznie nie. To się stało, staw skokowy mi spuchł, że o ja pierdolę. Ojojoj, ojojoj, to jest czytywanko gry. Jeszcze radiacja. Jeszcze kolejna anomalia jakoś odkryta w tej lokacji. Ja coś wartego znajdę, co warto nie wczytać. O, tutaj się zbugowałem. Przeszedłem. O, proszę, radiacja. Oj, zajebała mnie na miejscu. Chciałem tą skrzynkę zobaczyć, co tam jest, no ale... słuchajcie, wykombinuję, jak dostać się do tego pieprzonego punktu. Widzimy się za... Badumcy, jestem! Cała ta wyprawa była gówno warta, bo... To jest ten pakunek. Pytacie się, Wenia, jak dostałem. A otóż, kurna, tak. Wziąłem sobie... Skoczyłem na to gówno. Z tego gówna przeskoczyłem tu. I wzdłuż tego kuźwa przeszedłem. I to było... No nie możemy tutaj wejść, to nie jest lokacja do wejścia, więc pójście całe naokoło byłoby do dupy, do kitu. Więc mam tak, mamy Search Box, Sunrise Stalker Suit. W większości gorszy, ale był uszkodzony od naszego. Advanced Tools, i to jest przydatne. Technician can could use this to modify weapons and armors. I to będzie przydatne, ale nie wiem, czy Advanced Tools jest, są ogólnomateriałowe, czy są do jakiegoś specjalnego materiału. On chyba chciał dokumenty ogólnie, które są tutaj. Trochę amunicji. I powder can, czyli proszek wybuchowy. Okej. Czyli możemy sobie zejść stąd. I oddać naszemu tutaj pociesznemu barmanowi questa. I nie chcę wracać do Wild Territory już nigdy więcej. No chodź tu, pocieszny barmanku. A więc tak... Robota wykonana, 5000 pieniądzów do mnie. Okej. Okay. Dogadań, co on ogólnie ma na sprzedaż? No wodę za 1800 rubli. O, ta inflacja zapierdala. Ma Heineken, ale mamy z czymś zbić ten radiację. Przydałyby się itemy medyczne, ale on nie ma medycznych akurat. Dlatego na razie... The sooner you get an RAF receiver, the sooner we'll help out if we can. Anonymous, nie wiem, kto do nas Anonymous tutaj dał znać, cynk. Panie, ja to jestem zajęty robotą. Ustaw się pan, kurna, w kolejce. Anonymous, a może to jakby stryjało, kto było, to byłoby XD. Pytanie, czy nasza skrytka cały czas pozostaje naszą skrytką? Tak, cały czas. Więc możemy tego suta tutaj odłożyć, kiedyś się nim zajmiemy, ogarniemy to wszystko. A pecha, to nie jest apteka? O kurde, pod K mamy tutaj, zwykły się naciskam, ale pod K mamy właśnie nasze staty wypisane. Dobra, udamy się w takim razie do medyka, a później pobierzemy kilka jeszcze questów i pójdziemy po questa, żeby zabić tamtego stalkera, który jest bandytą chyba, przynależność bandyta miał. Okej, weźmiemy sobie w takim razie steampaki improwizowane, dwa. Większość pieniędzy nas to kosztuje. Podmienimy sobie, bo tu ibuprofen jeszcze nam daje tego health'a. Health restoration, ale good nam daje. To będzie później ewentualnie za ibuprofen. Jest jeszcze jedna miejscowa, którą chciałem wam pokazać. Tutaj jest fajna. Nie wiem, czy ona była podstawowym stalkerze. Jak tak, to się nie bawiłem chyba. Czy to jest traktowane jako campfire friendly? Mogę tutaj save'a zrobić? Tak, zarąbiście. I... Robię save'a, ponieważ chciałbym tutaj się zmierzyć, ale nie wiem, czy mi wyjdzie, a nie chcę to już ryzykować kompletnie. Tutaj mamy pana od pojedynków. I
pojedynki polegają na to, na tym, że... what challenge do you have for me? I możemy walczyć z... ze bestiami i niebestiami. Czyli z ludźmi. I na przykład teraz z bestiami możemy obstawić, jaki czas wygramy. I weźmy sobie 30 sekund, powiedzmy. Czytam, jak coś ewentualnie. Nie chcę przejewać moich jedynych pieniędzy. No to kurwa 2 złote obstawiam jako bookmachera. Minimalna kwota. Okej. What are the rules? Okej, okej. Never mind. Peace. Tutaj, tak? I co, te drzwi mi otworzą? Chyba tak, bo ja na razie biłem się tylko z człowiekiem w takim razie. Z pseudodogiem. I... w momencie... mam nadzieję, że nie zginę. Wypuścili chyba psa już. Gdzie jesteś, mordo? Dziesięć sekund minęło. Kurwa! Okej. Okay. A, coś krwawie tylko. Nic poważnego. Za bandaż. Jak to nic poważnego? Kurwa, krwawie jeszcze. Czy to się samo zasklepi? Tak. Ale dziabnął mnie skubany, dziabnął mnie. Słuchaj ciebie. I to celujesz. Przepuść mnie, mordo. 3000. On mnie chyba połata, więc się teoretycznie opłacało. 2000 do przodu jestem. Peace. Is there any work you have done? Okej, okay, never mind w takim razie. Możemy się też człowiekiem postrzelać. A spróbujmy, zaryzykuję od razu. Chociaż kurna, a weźmy sobie ibuprofen. Żeby się trochę chilnąć. I w międzyczasie... who do you have to me, for me? Będziemy bić się 1v1 na pistolety obecnie z przeciwnikiem. Czy mogę to przeskipować? Nie, musimy obejrzeć. On był jakoś zadłużony czy coś? No jeżeli nie wyjdzie, wczytam. I tak, to jest o tyle fajne, że to rzeczywiście taktycznie jest podejście. No po ibuprofenie nie jest mi najlepiej akurat. I też na słuch warto działać. Okej, okay, okej, okay, zdjęty, udało się. Żryj, piach cyganie. Zajebiście, udało się. Okej, okay, chowaj weapon. Czy to nie było tak... a, zdejmuje mi wszystkie itemy, muszę je ubrać ponownie niestety. To jest chyba największy minus dla mnie tego. Tutaj mamy śrubki. Coś oprócz śrubek mogę wziąć? Łapę? A właśnie, to PDA będzie trzeba też podładować za jakiś czas. Okej, okay, no i 1000 dostałem. Czyli jesteśmy 3000 do przodu. Więc udajemy się jeszcze raz do medyka i zobaczymy, jakie on ma questy, bo on też coś powinien dla nas mieć w takim razie. A jednak koniec końców jestem chyba połamany troszkę bardziej niż myślałem. Zobaczymy, ile sobie medyk inkasuje. Bo wrześniu to chyba tysiaka coś za połatanie mnie. O kurde bele, czy jestem do przodu? 1200 jestem do przodu, a ten, no ten pies mnie zdjął. Poważnie, tutaj zranił. A, no dobra, niech będzie w takim razie. Niech będzie. Leczył, wyleczył mnie na maksa. Nie, spytałem się go, co ma do roboty. Fakt, wracamy. No, posiada jedyne opcje, żeby jakiś item mu przywieźć, ale już 2 itemy mam do przeniesienia, kurde, tamtemu ziomkowi. Z baru. Ty natomiast. Zobacz mi najpierw equipment. I jak ja wyglądam z amunicją? 35 na shotgunie. Czy to mi starczy? Po ile była amunicja u ciebie, mordo? Chociaż ty też masz zużywalną amunicję, to widzę, że nie masz nieskończoność. Muszę też uważać z tym. Snork leg. To chyba nie było coś, co chciał tamten. Jakieś mięso chyba. Aż zobaczę, bo mu odsprzedałem właśnie ten snork lega. Ale czy on, kurde, tab? Weź im pokaż task list. Flash hide. Nie, on chce konkretną rzecz chyba, okej. Okay.
Czy chcesz jakoś, masz jakąś robotę? General wants duties, grants. Okej, okay, zabijmy wtedy ziomka. Mamy dwa zadania odstrzelania gościa. I to też zrobimy. Kill the Stalker, neutralize target for Patrenko. Stalker był tu. Nie, to jest Patrenko, a tutaj jest... Tak czy tak, musimy przejść na południe. Do... na śmietnisko, przejść przez całe śmietnisko i zająć się tymi dwoma. Więc, no to będziemy się tam celować, mierzyć. Byłoby fajnie, jakby zginęli sami z siebie w międzyczasie. Ale, no nie możemy na to liczyć kompletnie. To będzie raczej nasza robota do sprzątnięcia gości. A jak stąd wychodzić? To dalej jest ważniejsze pytanie. To jest traktowane jako campfire? Nie. Niestety nie. Ach, kurde, jeszcze... Bym sobie quick save'a zrobić, zanim bym wyszedł z tego miejsca bożego. No okej. Okay. I teraz możemy wyjść już na poważnie. Jestem kompletnym, gotowym stalkerem do misji. Nic mi nie grozi. Wszystko, co mi zleciliście, uznajcie już za wykonane. Zajmę się tym na luzaku. Może mi mordy chcecie jeszcze coś po drodze zlecić do roboty? No chyba dobrze, w dobrym kierunku idę. Idę w dobrym. Mamy do Truck Cemetery, a nie na Truck Cemetery, tylko na Garbage celuję. Gość tu z karabinem maszynowym w ogóle stoi. Niezły zawodnik. To są chyba zwykli strażnicy, nic nie mają do roboty dla mnie. A ty, możemy tak przez okienko pogadać? Psy-sucker hand. Okej, okay. Powiedzmy, że zrobię to dla ciebie, mordo. Czego bym dla ciebie nie zrobił? Buddy. Czy nikt nie idzie może tędy? Bym się podpiął pod kogoś? Bezpieczniej by było. Raźniej. Taka rączka do trzymania by się przydała. Ogólnie też można w takiej, w tej grze wynajmować ludzi, żeby z wami szli. I to jest też spoko sprawa. Najpierw przejdę tutaj kawałek z bronią. Ja się odważę na zmianę na lornetkę i nic nie widzę. A co ty, gościu, kurwa, w Stanach Zjednoczonych jesteś, że musisz ps? Ja trochę dostanę tego smoka, tego weeda i tak dalej. Gościu, to nie Stany, to nie USA. Co my tu mamy? Na pewno nic tu nie ma. Na pewno miejscowa obok samej bazy, jakaś ciężarówka jest już dawno przeszukana, jeżeli ktoś tam mógł wejść i przeżyć. Zastanawiam się natomiast, jak się rozpala ognisko i tak dalej. To the Army Warehouse. Right now I'm in Rostock, Western Checkpoint. Gościu, nie idę akurat w tym kierunku, przepraszam, nie odekskortuję cię. Muszę mi się też wyrobić, bo w 14 godzin ma być wybuch, erupcja zony. Jeszcze nie spałem w tej grze, to jest pierwszy dzień w sumie, gdzie zaczęliśmy działać. Pierwszy dzień jako stalker, so exciting. Dostaliśmy, jak każdy stalker, urodziliśmy się z prostym opancerzeniem, z bronią i nabojami i seraćmy. Chyba ogólnie wyjście wydaje się dosyć bezpieczne. Zaraz się znając się w pierdolę w anomalii albo inną radiację i się zesram wtedy. A ja nic takiego nie widzę. Niestety chyba mamy słaby ubiór przeciwko radiacji, więc to jest lipka. Każde wyjście w radiację to jest dramat. Myślę, że jakbym robił jeszcze raz postać, z jakiegoś powodu by mi się nie spodobała. Dobrze, że nie gram na Iron Manie, ponieważ na Iron Manie najczęściej bym się wypierdzielił kilka razy. O, tutaj są w ogóle są ładniejsze przejścia między tymi lokacjami. Nie było takie, chcesz przejść dalej? Tak? Idziesz, nie? Te pamy ci kilka metrów wstecz. Ja myślę, że bym grał kolejną postać, to bym zrobił sobie takiego full rangera i dopiero zbieram pozostałą część ekwipunku, no bo wiecie, teraz jakby nie mam żadnych, znaczy mam tak, mam taką sobie broń, taki sobie pistolet, takie sobie eku, jeżeli że zbroję. A tak na sobie bym sobie zainwestował po prostu w zbroję i karabin i zresztą bym próbował sobie radzić. I to też byłaby ciekawa opcja po prostu. Słuchaj, tyle opcji. Nie, to dla mnie troszkę bardziej otwarty świat jest nawet niż jakimś powiedzmy Bannerlordzie czy coś. Okej, okay, i teraz tak. O, już się bałem, że kurna w jakąś radiację wkraczam, bo tutaj jest anomalia.
Jakieś strzały 007, zgłoś się. No ja gówno widzę, ale pewnie jestem bardzo widoczny. Patrząc po tamtych bandytach, co mnie strzelali w poprzednich innych lokacjach, to oni mnie kurwa zauważą pierwsi na pewno. O, w radiację wchodzę, zajebiście. O kurwa, tutaj dopiero jest radiacja. To tu się kurwa strzela. Jak zombiakami to pół biedy, bo wiem, kto jest swój, jak to przeciwny. Kurwa, czy to jeszcze... To tam ktoś biega? Bandyci są pod atakiem. Wołają o pomoc. Po tej stronie, no kurwa, ciężko mi po... Po wyposażeniu ocenić, kto czym jest. Kurwa, co to jest za rana w ogóle na łbie? Chuj, dobra, strzela do mnie. Chuj, zdejmijmy gościa od pleców. Zaraz się dowiem, co to jest. Możliwe, że walczą bandyci z najemnikami, więc tak czy tak tutaj nie jest ciekawie. My mieliśmy... wodę pod czwórką. Żeby się oczyścić z promieniowania. Na razie do mnie nie prują. Bandyta, dobra. Ruble, ammo... pierdoły, odznaka. Schowam broń, jestem pokojowy. Czy nie było ich więcej? Każda część wyposażenia, która bym zdobył z nich, byłoby fajna, tylko jest w cholerę gęsta trawa. Aż mi się PUBG przypomina. Flea Market, a to już wiem, w jakim miejscu jesteśmy. Mi się PUBG przypomina, co można było wyłączyć trawę i gościu musiał, że jest ukryty w trawie, a tak na serio nie był ukryty w trawie. No dobra, mordki, mamy tutaj friendly campfire, mogę sobie zapisać pewnie rzeczy. Czy ja jestem w ogóle krwawie? Tutaj na left leg? Tak, po tym jak chyba w promieniowanie wszedłem. No to do zabandażowania jest to. No to sobie quick save'ujmy wtedy. What's up, Stepa Chief? Is there any work you have done? Ibuprofen. Masz coś innego? No to nie, ibuprofen sam korzystam, kurna. Ja mam ibuprofenu w ogóle. Jedną sztukę. No ciężko byłoby załatwić. Is there any work you have done? Chimera Born. O kurwa, miał z Chimerą walczyć, to mi się zesrał. Anything else? No to sorry. To jest pewnie pusta skrzynka, no bo kto by tutaj zostawiał rzeczy, które może po prostu sobie ziomek wziąć. Gościu ma artefakty, ale oczywiście... I tutaj jest realna cena artefaktów, proszę państwa. 180 tysięcy rubli. Czyli to jest, kurwa, coś, co bierzecie i jesteście ustawieni. Macie 160 butelek wody za to, jakieś 320 zł, powiedzmy. Mordo, ty moja, no. Czego chcieć więcej? Mamy jeden bandaż, to akurat bym chciał. No, wypstrykamy się z całych pieniędzy praktycznie. Tam jakieś strzały 07 są odwalane. Tylko przez tą lornetkę, bez tego, jak w anomalii czy tam w gamie nie oznacza przeciwników, no to jest trochę lipa zauważeniem z czegokolwiek, bo obraz jest bardzo rozmazany. Ale tam też była lokacja, pamiętam. Ona była dosyć radioaktywna, tylko ja chyba nie chcę wtedy iść tutaj. Mamy młotek, który sobie tak leży, tylko nie próbuj zepchnąć teraz, gościu. Mamy też nożyce, chętnie wezmę. Board drop, never mind. Sorry, we have other jobs already. No dobra, nie chcę ze mną podróżować. Chciałem tylko sprawdzić, jakie są ceny ogólnie za posiadanie kogoś do podróży. Fresh hide. No chujowe macie questy. Jednak jedna rzecz mnie tutaj zastanawia i zaraz ją sobie zerknę. To jeżeli wszystkie lokacje miały być odblokowane fabularnie, czy będzie ta lokacja odblokowana? A, mogę sobie zapisać przy campfire'ze, to tam jeszcze podejdę. O, batonik, naboje. Jak miło, że znalazłem sobie tutaj, postawiłem się przejść po okolicy.
Zawsze będzie jak kalorie trzymać, a kalorie trzymać tej okolicy ciężko. O, jakiś repair kit, grooming kit. Jeszcze jedną rzecz widziałem, tylko właśnie nie wiem, czy się nie wypierdzielę, bo tutaj mi się zdaje, że było jakieś pudełko. Tylko czy się nie wypierdzielę na zasadzie, czy anomalii, czy innego promieniowania nie ma po drodze. Bo z wejściem tu będzie chyba lipa. A nie, nie ma lipy. Nie ma lipy, jakby to powiedział hardkorowy koksu. Co tu masz dla mnie? Nic! Zupełnie jak na święta. Czy tam coś nie stoi? Nawet nie stoi, tylko zapierdala. No to problem taki, że to nie jest bandyta. Jak podejdzie blisko, mamy przejebane. Więc musimy to zdjąć na odległość. Musimy wejść na otwartą drogę najlepiej, żebym ja to widział, kuźwa, bo ja w tej trawie gówno widzę. Tam popierdala, ale jest jeszcze dalej. Nie sprawdziłem tej lokacji, o której myślałem. Fuck. Teraz do ciebie wrócę, mordo. Jest otwarte. Czy mi przypierdoli tak, jak przypierdoli fabularnie tutaj? Jaka scenka odpali na wpierdol? Nie. Bo jeżeli moglibyście kojarzyć, chyba z czystego nieba, tutaj była lokacja, gdzie jak chodziliśmy, to dostawaliśmy po prostu wpierdol. I to na zasadzie, że te drzwi są zamknięte, ale się dowiadujemy, że tam ktoś jest i nagle możemy wejść wtedy. No to jest anomalia jakaś, nie wchodzimy tutaj, bo nas zaraz wykurwi w powietrze. Musimy po prostu iść w dół drogi. Teraz wystrzegać się niebezpieczeństw. Może dropnąć jakieś itemy, które byłyby przydatne. Czy tutaj to nie leży... wait a second, jak to się robiło? To nie jest artefakt? Nie. O, mi nic nie pipczy. Artefakty zawsze dziwnie się znajdowało, bo tak nie widać ich, nie widać, dopiero jak podejdziesz, to wyskakują. Okej, zdjęty. Kurwa! O chuj! O chuj, jest po mnie! Jest po mnie! Aj, dopadł mnie jebany! Niebocznie przeładowywałem. I loading. I znowu muszę im przeszukać chatę. Przynajmniej wiem, że nie w których miejscach co jest, a czego nie ma. Nie ma jak żadnego questa, od nich nie wziąłem, mi się zdaje. No, było na jakiś, a weź tu kurna coś po psie, czy coś ten deseń. Najwyraźniej te rzeczy są ważne, żeby je nosić przy sobie. No ale no, wróćmy i próbujmy teraz przejść się przez te psy. Jebać psy, jebać policję. Nie no, policja by się przydała w tym momencie mi tutaj. I mi troszkę dupę uratowali, bo jak gówno widzę przez tą trawę. Okej, chyba że jakiś piesek mnie wyniuchał. Zdjęty, przeładuj szybko. Padł? Był jeszcze trzeci, przeładuj. Bo dopóki nie kliknę przeładuj, to z automatu nie przeładuje. Po dwóch jest, co ty masz, mordo? Pseudo Doctail, to chyba chciał jeden właśnie, mi się zdaje. Jak słychać już psy, to chyba wtedy one wyczuły ciebie. Biegnie. O chuj, biegnie okrężną drogą. Nie widzę chujka. No ja kurwa, experience nie jestem jak się sram po psie, który biega w wysokiej trawie. Zresztą kurwa, jak ja idę na przykład nocą i tutaj widzę, że obok samochodów przebiega jakieś zwierzę, to też się trochę cykam. Ty pojebany jesteś, co ty właśnie zrobiłeś, gościu? Ty miał więcej niż dwa naboje, kurwa, magazynku. Ty bym wystrzelił. To był strzał prowokacyjny, ale chyba nikogo nie sprowokował. Przeładuj wtedy pistolet. Dobra, jest ryzyk fizyk. Ewentualnie spierdalamy przed siebie. A znajdziemy cywilizację. Pseudo Dog Fang, Pseudo Dog Fur. Bierzemy wszystko. Tamtego budynku musimy się dostać i będziemy bezpieczni wtedy. Zdjąłem jednego psa.
Nic nie słyszę teraz. Tam jeszcze stwory jakieś latają, więc tak. Pies, co masz? Mięso psa. No i tam chodzą skurwysyny. Kurwa! Całą rodzinkę sprowokowałem. Fuck! Gdzie można uciec przed nimi? Schować się. Dobra, odwróciły... zmieniły uwagę. Kurwa, tam ich jest cała ekipa. Klepią się z czymś? Nie. Czy tutaj jest ta lokacja? Ta bezpieczna pseudo? Tak. A próbuj się tam dostać, chociaż quicksave by się przydał. Ja chcę na stalkera polować, jak się boję, kurwa, takich tych przerośniętych świń? Trzeba sobie zmniejszyć, kurwa, trawę, usunę całą trawę w grze, będzie mi wygodniej grać. Bezpieczniej przynajmniej. O pierdolę, to może być krywka bandytów, rzeczywiście. Chyba trzęsie się obraz. Ale go wyjebało w powietrze. Zdjęty jeden, co na mnie szarżował. Nie wiem, czy tak kręci to, że erupcja zaraz ma być. Czy jak? Dobrze, że bandyci na PDA dali ostrzeżenie, że oni tutaj są. Chociaż to kurwa było napisane trader, ale myślę, że trader dla bandytów. Chuj mi w dupę, zerknijmy co tam jest. Jak się zaczną strzały, to spierdalam, bo z całą ekipą bandytów po prostu nie mam szans. Kurwa, ten napis mnie nie powstrzymał, bo nie umiem czytać. Tam ktoś jest, więc to jest zaludnione przynajmniej. Nie wyglądają na bandytów, wejdźmy z pokojowymi zamiarami. Train hangar. Halo. Dobra. Czy jest tutaj ktoś? Tutaj był trader chyba. I Bet także. Bet jest obok, a trader jest po lewej tam. Zastanawiam się, jaką frakcją wy jesteście, koledzy. Ale fajnie, że fanty mogę wam podpierdolić. To mi się akurat podoba. Troszkę już tak zgarnęliśmy dzięki temu podpierdalaństwu. Tylko no właśnie, gdzie jest ten trader? Tu jest trader, dobra. Cozy place you have here. O chuj! Czy masz coś innego? Flash meat. No jak będzie na flash meat, tutaj czyli rzeczy zbierać i moc sprzedawać. Pierdoły. Backpacki on ma. Ale co ważniejsze, ma też amunicję. I amunicji do strzelby się przyda troszkę. Niech będzie 20 naboi. To mi chyba starczy. O, głodny się zrobiłem. Aż mi brzuszko zaburczało. Jestem sobie pep. No okej, co miałem podpieprzyć, podpieprzyłem. Co zasejwowałem, zasejwowałem. Idziemy dalej zabić stalkerów. To jest anomalia, na którą musimy zwrócić uwagę. Tam jednego stwora przez tą anomalię wywaliło w powietrze. Tylko... o chuj, są te stwory. Chodziło mi o to, czy nie wiem, czy znajdę jego ciało. Chciałem sprawdzić, co miał przy sobie. Jakieś mięso, czy może inny ogon. No i tutaj one biegały przed chwilą. Nie widzę żadnego ruchu w tym momencie, a muszę niestety, żeby to minąć, najwyraźniej wejść w trawę. Jest to gówno, widzę. Gnojki najwyraźniej gdzieś odbiegły. Szybko pozwolę sobie sprawdzić, co mamy następny. Seems like zombie is getting wild around here. Nie mów, że obok mnie tutaj. Jest tutaj campfire po drodze. To może być jedyne ciekawe miejsce, ale musimy iść niestety krzaczorami. No i powróciły z gnojki. Troszkę ich przebiega i kolejnego złapało w anomalię. Jak oni kurwa przeżywają w tym terenie? Czy to nie było, że miny są?
Coś tu kurwa słyszałem, zaraz się zesram i zginę. O chuj. No, oczywiście, zombies are wild around here. Spierdalaj, nie patrzę co ty kurwa jesteś. No, są zombiaki. Wywaliło go w kosmos. Ale nim kręci, ale go rozjebało wszędzie. Nic po nim nie zostało, ale to są zwykłe zombiaki, one nie mają karabinów. To jest takie zwykłe, one nie występowały chyba w ogóle. O, to mi wygląda na artefakt. Ty popipczysz w końcu mi kiedyś, czy nie? Ale to jest fajne. Czy ja muszę zmienić detektor? A to jest radio. No kurwa, to mi wygląda na artefakt, ale... Nie, to nie jest artefakt, na pewno. Czy artefakt? Cieszę się, jeżeli nic nie zmienili, żeby się jakieś pojebane rzeczy działy. On mi nic nie wykrywa. Poza tym tak przy drodze, artefakt, kurwa. Pamiętam, że bandyci na tej samej częstotliwości nadają... O chuj! Jakaś niewidoczna anomalia, zajebiście. Trochę mnie zdjęło z nóg teraz. Powiedz, że nie jesteście wrogami, elo mordo. Ale jak widzę, 2 po 3. Denis Pyton. Jaki solo artefakt on kurwa chce. Jeszcze głodny jestem, zajebiście. Promieniowanie, anomalia. Kurwa, chcę do ogniska tylko podejść. Nie będę quicksave'ować, bo w sumie chuj z tym, jestem bardzo ranny. Bym chętnie wczytał. Ale muszę sobie szamać puszeczkę. Wy tak sobie przy promieniowaniu mieszkacie? Pojebani jesteście? No i ma jakąś sensowną misję, wyczyścić bandytów. W garbage. Ale jestem ranny. To będzie mi bardzo przeszkadzać. O, chuj mi w dupę. Zajebiste macie miejsce mieszkania, chuje. Cudowne. Cudowne, piękne. I po to ja się srałem tyle przechodząc do was, żeby w drodze do waszego obozowiska dostać pierdol. No i to kocham. Tak losowo se kurwa wystąpiło to. No dobra, podirytowałem się. Zróbmy teraz bardziej troszkę YOLO, czyli szybsze podejście. Chciałeś, jakiś stwór na mnie se pobiegnie. Bo tam już jakiegoś rozszarpało w powietrzu. Chyba drugiego jebło. Porządnie. Tym razem do faktorii nie wracamy. Dobra, zapierdalajmy szybciej, żeby na drogę wrócić chociaż. Chuj z zombiakami. Nienawiści do zombiaków, tak zostałem wychowany. No i tak, fajne tam macie cmentarzysko i ogólnie, ale ja idę zabić tutaj konkretnych stalkerów. O, oni ganiają chyba w ogóle też za psami, te zombiaki, bo mnie olały kompletnie. Czy tą anomalię jestem kurwa w stanie wykryć tym gwoździem? Tak, że coś tutaj jest. No to przejście jest trochę niemiłe, na to wygląda. Nie pierdol, że mi się gwoździe skończyły? Ja je muszę mieć w ręce, czy co? Ja już kitka słyszę, ale... Głównie mnie on na razie obchodzi. Ja kurwa brałem paczkę gwoździ. No tak, chuj mi w dupę, jak brałem, to nie mogę ich teraz znaleźć. Dobra, co tam miał czyż? O, to jest radioaktywność. Pójdźmy troszkę w bok, przebiegnijmy. Takie koty miauczą. Kurwa, jakieś nowe stwory. Spierdolę. Spierdalam przed kotami. Tędy jest przejście, jest! Nowa lokacja! Dawaj!
spierdoliłem, chyba, że się tepnął za mną. Jednego kota zdjąłem. Ledwo się pojawiłem, już słyszę jakieś jęczenie tutaj. No niby quicksave'a mogłem zrobić, więc to powinno być traktowane jako bezpieczna arena. Kurwa, taka bezpieczna arena. Dobra, wczytam, wiem, że tutaj są bandyci. O chuj, będziemy strzelać. No i tak, jesteśmy z powrotem. Trzeba rozpocząć porowanie na frajerów. Czy nie było czegoś takiego, że w jednej lokacji oni nie chcieli na przykład, żebym im zapłacił, żebym przeszedł po podstawowym stalkerze? Tam jest anomalia, to nie jest ruch bandyty. Trafiony. Dobra, zalewa się krwią. A, ta ziomka miałem ściągnąć, to było to? O kurde, bo jestem zajebisty. Zabiłem typa przypadkowo i niby go ściągnąłem. Dużo campfire'ów tutaj jest, będzie ciekawy to odwiedzić. Ja słyszę jeszcze ogólnie kroki. Oprócz swoich własnych oczywiście. Co kolega miał przy sobie? Potwierdzamy wszystko, ma Playboya nawet, fajnie. Playboy, jakbyście nie wiedzieli, służy do... pomaga w naprawie itemu, wiem jak to brzmi. Ale tak jest. Jednak chuj słyszę, że ktoś tam jeszcze chodzi. Ja obciążenie jeszcze mam, więc sobie ten karabin wezmę, nie wiem czy on będzie później przydatny czy nie. Da radę tędy przejść, ja tu anomalie same widzę praktycznie. Dobra, wygląda jakby było dosyć czysto. Te kroki tylko zwodnicze mogą być, albo duchy chodzą, czy kij chuj wie. Tam biega. O chuj. Zidentyfikuj się. Bandyta. To było podpisane Ruki. No nie dziwię się, że mnie nie rozpoznał, bo ja też jestem Ruki. W tym samym momencie się poznaliśmy dopiero. Rozpoznaliśmy. A, jeszcze przyciążony nie jestem, a niedługo będzie trzeba coś wywalać. A, tam jest ognisko. Oby to nie było po prostu miejsce zasiane przez samych bandytów, cała okolica. Byłoby miło zobaczyć jakieś tutaj... miłe mordki. Jest campfire, więc saving możliwe jest, zajebiście. To jest zwykły shotgun, on tak średnio by się przydał. Ten już prędzej z tym też będą bardziej przydatne, więc na razie go sobie odłożę. Może kiedyś sobie go podniosę. Widzę ogólnie drugie zapalone ognisko. W tle dzieją się rzeczy. Gdzie my podążamy? Przed sobą mamy ogniska. To po prawej będzie technolog przed tym przejściem kolejowym. I ten drugi bandyta powinien być w miejscu... O, jakaś okolica anomalii. Byłoby miło to ominąć. Ten drugi bandyta powinien być w miejscu, gdzie byli bandyci jako pierwszy quest chyba w ogóle w Stalkerze czy... Nieczyste niebo, tylko cień Czarnobyla. O chuj, wchodzę sobie w radioaktywność, ale udało się to przebiec, chociaż nie. Cała okolica jest trochę radioaktywna. Trochę to mało powiedziane. Tu widzę jakieś ludziska. Mamy jeszcze troszkę wody? Mamy. Łyknijmy sobie, żeby zbić radioaktywność i też troszkę się najem, bo woda ma kalorie tutaj. I teraz tak, zanim się wami zajmiemy. Podejdę. Kurwa, wygląda mi na wojskowego. Griszko Drill, Rookie. Ma czachę. Czacha, czy ja podniosłem już jakąś czachę? Bandit Faction. Czy go odstrzelimy? Tak, nawet nie wiedział co go trafiło. Gościu sobie normalnie żył. Myślach, ciki, briki. I to pam poszło. Raz i go nie ma typa. Trochę rubli, bandaże, oho, amunicja, której potrzebujemy.
propelant small rifle to jest też przydatny przy tworzeniu naboi na przykład, tylko my ogólnie mamy ogólnie za mało rzeczy do naboi. Empty cartridge. A, za tym empty cartridge'em się rzuca? Właśnie, bo nie sprawdziłem. Sprawdzę, jak będę w bezpiecznym miejscu, czy są właśnie te itemy do rzucania. Przecież mi się zdaje, że to brałem, chociaż pamiętam, że raz cofnąłem całe EQ i mogłem drugi raz wtedy go nie wziąć. Mamy latarkę, to widzę przynajmniej. O, i mamy tutaj campfire, może quick saving. To jest jakieś pomieszczenie. Wstępnie wygląda na puste. Natomiast z prawej strony mamy jakieś dźwięki. One już miło nie brzmią. W drodze na ten budynek mamy anomalię. Anomalie też miło mi nie wyglądają. Abandoned Farmstead Discovered. Czy jakaś... O chuj! O chuj! Pierdalamy tam. Tutaj jest miejsce, gdzie był mechanik, więc tutaj teoretycznie powinno być bezpieczne. Northern Farm Discovered. Cześć! Cześć! Speak! Good day! Sewa, ale kim ty jesteś? Taka frakcja, chyba stalkerzy. No, co rozkażę? Okej, przyszli za mną tutaj, to był ich błąd. Gościu napierdala w ten, skrzynkę. Kurwa, tylko nie wiem skąd oni są tutaj. O! A ja podpierdolę im paliwo w międzyczasie. Może wejdę i będę miał high ground dzięki temu. Fajnie było jakby z latarkami przyszli, bo by byli bardziej widoczni. O chuj! O chuj! O chuj, co to było? Matko Bosko! To było? Się tak losowo zdarza? Was to nie zdziwiło? Ale jakiś stalker wraca na razie, do niego nikt nie strzela. Nie, jeszcze z bandytami nie ma porządku. Coś tam trafiłem. Przepraszam. Trafiłem stalkera. Zasłużyłem sobie. Wiecie, kiedy ja się zorientowałem, jak zdechł. Bo pokazało się imię, nazwisko i przynależność. Tak patrzę. Kurwa, czy ta przynależność nie była do stalkerów? Była. I mi najebali. No i tak, spróbujmy jeszcze raz tutaj podejść. Bo ponownie jestem przy ognisku w takim razie. Tam było wczytanie punktu. I tutaj była ta chata. Gdzie byli bandyci. I może udałoby mi się oddać ich kilka strzałów, by poszli za mną do stalkerami. Do stalkerów. I byłoby w pytkę wtedy, bo byłbym... mielibyśmy większą przewagę liczebną. Tylko wypadałoby najpierw jakiegoś zauważyć. Za drzewem się na razie schowam. I rozejrzyjmy się lornetką. Wstępnie jest pusto, ale no nie jest pusto, tyle to wiemy. No i kurde, ale nie widzę nikogo. Może dlatego, że idę cichutko jak myszka teraz. Chuj, spróbujmy. To jest trój bandytów. Hello, fellow bandyci. Hello. Olejcie te ślady krwi, to ja byłem ranny jakiś czas temu. To nic poważnego, nie ma z czym się przejmować. To jest kurwa pusto? Halo?
Halo, kurwa, jaki dzień dobry? Chuj tu biega, przed chwilą było kurwa kilku bandytów tutaj. No dobra. Czy jesteś do podjebania w takim razie, jak nie ma nikogo? Nic. Oni tak przyjdą. Kto rozkurwił te skrzynki? A to był taki ten, fellow bandyta, powiedział elo w ogóle i ciki briki. I co, rozkurwił tam skrzynki? Tak. No dobra, wydaje się logiczne. Okej, widzę pierwszego naszego tutaj. Pierwszy cel. Chciałbym go zidentyfikować. Bandyta, doświadczony. Chyba już niezbyt doświadczony, jak leży. O chuj, jest kolejny. I tutaj jest problem, czy wychylić się i sprawić go zdorwać. Zresztą okienko gówno widzę. Padł. Stoję w małym promieniowaniu, dlatego byłoby fajnie się wycofać z niego. Ogólnie popełniłem teraz zbrodnie wojenne. Ale chuj z tym. Kurwa, nie trafił 3 razy! Matko boska! O chuj! Ten też! Kurwa, ile mam farta! Fart na całe życie wykorzystany. Ale skąd oni się kurwa wzięli, jak to przed chwilą nikogo nie było? Chuj, daj mi naboje. Co to masz? Do tego, flash mint. Cygara. Skręta masz, cloth mask. Dobra, tą broń mam. Wiele z tej broni nie wyciągnę już. Scyzoryk, bandaż. A myślałem, że 5 bandaży ma. Kurna. Playboya, poka pornole, mordo. Dlaczego tam walisz koniucha? Gitara, everyday item. Dosyć trochę kosztuje swoje. Pistolet i hełm. Kurna, nie wiem, szczerze tutaj. Czy mogę z tym chodzić jeszcze? Mogę. Ja się przeszedł chociaż do tego typa, podniósł co on ma, broń. I zaraz na spokojnie przejrzę, co jest im potrzebne, a co nie. Przy ognisku na przykład. Na pewno z powrotem zmieniam strój na stalkera. Tamten się przydał. Ale no, będę widział fellow stalkeru, więc niepotrzebne mi są. Teraz tak, ciekawości. Details, gdzie one było napisane, że można tutaj zdjąć? Field strip, a to ja można. Na przykład hammers można zdjąć. I niektóre rzeczy z tego są chyba dobre i niektóre lipne. Condition 1%, outfit part. To jest chyba useless, bo one są bardzo uszkodzone. To jest do naprawy na akurat, na to wygląda. Kurde, tej ogólnie okolica nie wydaje się bezpieczna. Koniec końców, ale jestem przeciążony. Cały czas mam za dużo eku noszę. No playboye swoje ważą, co ja wam powiem. Okej, słuchajcie, był ten pack of bolts. Tylko ja go sobie użyłem i on mi gdzieś zniknął. I... albo jestem ślepa, bo nie widzę, żeby było gdzieś przypisane, że na przykład... okej, jest używany. A, tutaj! A, bo te bolty się kuźwa... rozumiem. Bo one się były rozpakowywane dopiero. Teraz ogarniam. Słuchajcie, czy tutaj mamy... o co my tutaj mamy? Mamy łóżko. Mamy tradera i mamy technika w pomieszczeniu. No to sobie rozejdźmy się tam, sprawdźmy. Podpieprzmy paliwo na przykład. I chodźmy zobaczyć, co tam u tych mordek. Jeżeli można się dostać jakoś. Już zapomniałem nawet, że tutaj są otwierane i zamykane drzwi. Kurde bele. Tak wiele było po prostu na stałe zamknięte, albo na stałe otwarte. Puk puk. Puk puk. Kurwa, wiem, że ciemno jest, ale chodź mi tutaj pogadać, gościu. To może z tobą. Okej, widzę ogólnie, że nie ma chyba sensu
Muszę się nauczyć, że pewnie jestem, ale muszę się nauczyć bardzo rozczytywać, co jest przydatne w broni, a co nie i co z niej ewentualnie zdejmować, jak rozbierałem tamtą broń. Troszkę rzeczy sobie rozebrałem i okazało się być kompletnym szmelcem. Gościowi tutaj trochę śmietnika porobiłem, więc będę musiał posprzątać. Rysły przycisk? Repair upgrade. Mogę też upgrade'ować u gościa, no ale to kosztuje pieniądze. Gdzie niektórych mnie z reguły nie stać. Znaczy stać to jako, no pistolet, no chuj z pistoletem, po co mi pistolet? Też na to tak troszkę szkoda pieniędzy, bo reliability na przykład zwiększone, weight zmniejszony. Tak troszkę ciężko mi czegokolwiek się pozbyć. Z echo wszystko może się przydać. Gościu chce basic tools. Okej, okay, robię się śpiący i robię się jednocześnie głodny. A w takim razie myślę, że bym się położył tutaj w kimono. Czy mogę na tym przenośnym się położyć w kimono? Już. A do 6 się nawet pośpi. Zjesz rano, nieładnie jest jeść przed jedzeniem. Spałem 10 godzin, dobra. Chce mi się pić, chce mi się jeść i nie wiem, co się ze mną dzieje. Tradycja. Okej, okay, szynką się najadłem. Jak wygląda obciążenie? No kurde, muszę te 2 kilo jakoś zlecieć. Nie chcesz gościu gitary kupić? O, jest trader w końcu. O, on chce gitarę kupić. Zajebiście, mogę mu takie pierdoły posprzedawać. Piękny wschód słońca, aż oczy rypią. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, a dokładnie zapisać giery przy ognisku. I teraz możemy ruszać dalej. Czy tamten bandyta, którego mam kropnąć, się przesunął, czy coś? Nie, stoi w tym samym miejscu, to dobrze. Mamy dalej też przejście, tutaj, kolejowe. Grą chyba nie można było przechodzić. Ciekawe, kto okupuje przejście, mam nadzieję, że ktoś przyjazny. Mogę się zawsze troszkę rozejrzeć za tym. Ale nie widzę nikogo. Może nawet lepiej, może ten dzień będzie spokojny. Może wszystkie mutanty z zony się wyniosły. Bonjour! Buenos dias! O kurwa. Nic nie ma przy sobie, nawet nie mogę sprawdzić. Czy są jakieś itemy może ważne tutaj leżą? Skoro jest puściutko, może ktoś zostawił. Aż się zapiszę, mamy ognisko. Trzeba z tego mordko korzystać. Nie, to jest puste. U góry pamiętam, był chyba artefakt. Ale głowy nie dam. I właśnie tam jest ta kula, dziura. Ona chyba po prostu jest tak fancy. Nic konkretnego nie robi. Ten budynek mi się zdaje, ale nie, to może było czyste niebo i inny budynek. Ale mi się zdaje, że kiedyś zajmowaliśmy ten budynek. Tutaj byli bandyci, a my tutaj ze stalkerami wbijaliśmy. Kurwa! Po mnie. Spierdalam. Skocz tu. Kurwa, nie przeskocz. Fuck. Obandażuj się szybko. Spierdoliły, mają farta. No troszkę mi się oberwało teraz. Ten zdjęty. Ten też zdjęty. Zobaczmy. Weźmy sobie jeszcze ibuprofen. Troszkę mi się zacznie mącić we łbie. Przez ten ibuprofen. Jeszcze tutaj było jedno ciało psa. Troszkę się napromieniowałem, ale zaraz to mi zejdzie. O, głodny się od razu zrobiłem. Ajajajajajaj, batonik. A, nie było animacji batonika. Ale kolejny się napatoczył. Biorę wszystko. No teraz, pragniony jestem?
Kurde, bele. Wyłyknij sobie wodę. No i tutaj mamy lokację, gdzie mamy gościa ubić. To go ubijemy i sobie pójdziemy dalej. Później do stalkerów jeszcze odwiedzić ich. A, to nie był chyba ten budynek. To nie jest on, ten pierwszy. Kompletnie. On inaczej chyba wyglądał. I o, mamy pewność przynajmniej, że oni tutaj są. A, to jest pewnie bandyta. Czy mam jeszcze jakieś leki? Ibuprofen mi się skończył. Ten steampack mógłby się przydać. Przez rękawiczkę sobie w żyłę walni. I się healam. Jak się robi o save, daddy save'a? O, save'uj daddy? Okej. W takim razie zrobiłem go, żeby nie było tak, że wejdę. Będzie nagle... Nie bandyci, tylko stalkerzy. Cheeky breaky! Cheeky breaky! Cheeky breaky! A nie, to jest pierwsza lokacja, rzeczywiście. Bo z innej strony się do niej podchodziło. Zobaczmy, na ile możemy sobie pozwolić. Okej, okay, na tyle. Dowiedziałem się, na ile możemy. Zaatakowali mnie. Skurwysyny. No i o gówno, znowu idziemy tutaj. Zrobimy to troszkę inaczej. Jeszcze raz zaryzykuję podejściem. Ten stalker jest po prawej. Ten bandyta jest po prawej. Po lewej się strzelają. Wejdę najpierw na lewo. Jeżeli będzie to jakiś bandyta, a spokojnie sobie chodźmy. Nie ma co zwracać uwagi. Pójdźmy na lewo. Jak będzie bandyta, to może się uda do niego podkraść. I zadźgać go nożem. To byłoby zajebiste. Wątpię, żeby aż tak odzorowali realistycznie tę grę. Zombiaka słyszę ogólnie. Więc to też może tutaj zmienić troszkę sprawę. O, fajne rzeczy mają. Cygara, bandaże. Kto się strzela? Gówno oczywiście widać. O kurwa, widzicie to? Ja pierdolę. I ktoś zwrócił ich uwagę tam. Fajnie byłoby ich tutaj zwrócić uwagę. I zmusić jednych do drugich do ataku. Okej, okay, quick save. Zastanawiam się, czy oddanie strzału zwróci uwagę bandytów na mnie, czy... Zombiaku byłoby dobrze, jakbym zwrócił uwagę. Złych stworów zwróciłem uwagę, niestety. Okej, okay, bandyta... Wiecie, co zrobię? Kurde, bo chciałbym taktykę zrobić. Mogę ich teraz zdjąć. Aż tak mnie tamten nie trafił mocno. No trochę se krwawie. Ale myślałem, żeby zombiaków ich sprowadzić tutaj. Na nich. Ziomek leży. Jeszcze zdjąłem zombiaka w międzyczasie. Z nudów, bo nie mogę znaleźć ostatniego. On do mnie strzelił właśnie, ale... Z lewa. Jakiś zombiak właśnie... Ten... Tam złapał... Cel. I wali się chyba z zombiakami. No, no, chyba zombiaki go zaropały. A ja automatycznie samemu przestałem krwawić, to dobrze, bo chciałem użyć bandaży. Mogę zejść i no tak, będziemy musieli ewentualnie uważać na zombiaki, żeby na nie nie natrafić. A jak na nie natrafię, to raczej będę spierdalać. No i spróbujmy się nimi zająć w takim razie. Kurwa, wstają, jeżeli chyba w głowę nie dostaną. Ten not wstaje właśnie. Kurwa! Część odstrzelona. Jeżeli jednego słyszę tutaj, no bo był, jakby wyszedł. Ewentualnie mamy drabinę, on nie wejdzie po drabinie. No tam są schody, może tam wejść po schodach, ale...
Pet jest na tyle mądry, żeby tak pomyśleć. Te czerwone peczki są pewnie wybuchowe. O kurwa, anomalia tu jest. Ale udało mi się przejść przez anomalię po drabinie. Zdjęty. Zdjęty. Przeładuj. Co mają? Trochę rubli ten jeden miał. Chociaż jakaś cenna wartość tych rubli? Nie wiem. Znaczy mam 5 koła, nie wiem. Chyba nawet trochę tam mieli. No okej, okay, zombiaki no mogą mieć ewentualnie parę rubli. Mnie gówno obchodzą ruble akurat. Nic dobrego, żadnego dropa nie mają. Dlatego się rozejrzymy po ciałach bandytów odstrzelonych przeze mnie. Leży jeden. Śrubka zawsze na propsie, to jest. Boar chops, zone produced. Radiation poisoning, o kuźwa, no to muszę wtedy uważać biorąc to. Miałem zabić stalkera, czy to jest jako odhaczone? Vehicle station, task list. Kill the stalker, powrót, neutralize for Petrenko, tak. Jedno i drugie ogarnięte jest. Okej, kochani, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić. Dotarłem do tej bazy, nic po drodze ciekawego się nie wydarzyło. I kolejny odcinek będziemy kontynuować z tego miejsca. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.